Cześć, tu Witek z kanału Antyzłom. Pojawiłem się w garażu. Po ostatnich przejażdżkach wiosennych doszedłem do wniosku, że moja Skoda nie osiąga pełnej mocy. Myślę, że regulacja zaworów poprawi to. No to dzisiaj zabieram się za regulację zaworów w takim razie. Popatrzcie, jak to się robi. To do roboty. Żeby wyregulować zawory, to najpierw się trzeba do nich dostać. Zaczynamy od zdemontowania filtra powietrza. Potem pokrywy zaworów. Wykręcimy świece, żeby można było lżej wracać wałem. A teraz palec aparatu musimy ustawić na wprost rysy wypiłowanej. Wtedy osiągniemy górny zwrotny punkt tłoka pierwszego cylindra. Sący 0,15. Bierzemy szczelinomierz, szukamy blaszki 0,20 i taką grubość musimy ustawić na pierwszym zaworze wydechowym. O, tu jest większy luz, chyba, bo leciutko wchodzi, zaraz go skorygujemy. Potrzebny będzie do tego klucz i śrubokręt. Luzujemy nakrętkę. Teraz ustawiamy luz. O. I w tej pozycji dokręcamy. Wypadł, ale nie złamałem. Teraz sprawdzimy sobie, czy po dokręceniu luz się zgadza. No, troszkę za mały, więc czynność powtarzamy jeszcze raz, czyli odkręcamy, luzujemy troszkę i w tej pozycji, w której jest luz właściwy, dokręcamy nakrętkę kontrującą i sprawdzamy ponownie. O, teraz jest właściwy luz na zaworze wydechowym pierwszego cylindra i 0,15 blaszkę szczelinomierza wkładamy w drugi cylinder w zawór sący i powtarzamy tą czynność jeszcze raz i tak kolejno wszystkie zawory. Wracamy wał o 180 stopni. Teraz regulujemy zawory w trzecim cylindrze. No,
zawory wyregulowane, to możemy składać wszystko po kolei, w odwrotnej kolejności, jak zamontowaliśmy. Czyli uszczelka pod pokrywę zaworu. Czerwona świeca, która powinna wynosić 0, czyli dobrze pamiętam 0,6, tak? Pamiętam dokładnie. Wszystko teraz trzeba zobaczyć. Świece. Co to za świece? 0,7. My ustawiamy sobie te też na 0,7. No to ostatni element całej układanki, filtr powietrza założony i teraz o, jest wszystko, teraz myślę, że odpalamy, zobaczymy jak to chodzi. Rozgrzać i sprawdzić wstawienie zapłonu. To zawory wyregulowane, przerwa na przerywaczu też wyregulowana, świece sprawdzone, przerwa na świecach. Pozostało teraz tylko ustawienie zapłonu taką oto samoróbką, lampą stroboskopową. No, przejechałem się auto, zrobiło się żwawsze, myślę, że wszystko będzie w porządku. No to zapraszam do kolejnych odcinków, a na dzisiaj to tyle. Cześć!